Pani doktor, a jak będzie wpływała ta decyzja, już i ta pierwsza o tym zielonym świetle, które dała Komisja Europejska, że jednak akceptuje to nasze KPO, na polską gospodarkę? Czy przestaniemy odczuwać choćby trochę te skutki drożyzny? To jest powiązane ze sobą, aczkolwiek nic się nie zdarzy szybko, bo pamiętajmy, no, powiedziałam też, że pierwsze transze to będzie raczej bliżej końca roku, a dzisiaj mamy dopiero początek czerwca, więc to, co teraz się dzieje w wyniku różnych czynników, bo to nie jest jeden powód, to nie jest tylko i wyłącznie problem też wojny na Ukrainie i zwyżki cen, a więc agresji przypisywane jakby wyłącznie decyzją Władimira Putina, to nie jest tylko tak, to jest szerszy problem też poza Polską i wzrost cen energii odczuwa dzisiaj cała Europa. Natomiast wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie miesięcy, no to jednak poprawi to zasadniczo naszą sytuację, bo jak pieniądze popłyną i w tym roku, i w przyszłym, no to to jest duży zastrzyk pieniędzy, zarówno są to pożyczki, jak i granty, ale przede wszystkim granty, które mają pobudzić gospodarkę, no niejako trochę wyciągnąć z tej sytuacji niedobrej po covidowej, ale także no, zapewnić tą transformację energetyczną, bo największa w ogóle pula wydatków to jest na transformację energetyczną. A to wiadomo, że w kontekście polityki, czyli próby uniezależnienia się Europy od dostaw z Rosji, jest absolutnie kluczowe teraz i zamiast wolniej to powinno przebiegać szybciej ze względów właśnie politycznych, już nawet nie czysto ekonomicznych, ale właśnie politycznych. Z Rosją my zawsze będziemy musieli się jakoś układać, to jest nasz najbliższy sąsiad i nie chodzi też o to, żeby później, kiedy już wojna, daj Boże, zakończy się, całkowicie się odcinać od Rosji, ale nie możemy na pewno być uzależnieni. To jest zasadnicza sprawa, a Europa uniezależnić się może w zasadzie wyłącznie przez alternatywne źródła energii, dlatego że mówiąc krótko, sama nie ma ani źródeł poważnych ropy, ani zasobów wystarczających węgla, ani tym bardziej gazu, a jednocześnie tylko i wyłącznie jakby przestawianie się na te nowe źródła energii, które mamy, czyli wiatr, słońce, woda, atom też pewnie w części i jednocześnie nowe technologie, nowe w ogóle sposoby i możliwości produkowania energii. To jest przyszłość Europy. Tylko w taki sposób możemy się uniezależnić energetycznie, łącznie z jednoczesnym myśleniem o oszczędnościach, bo oczywiście konsumpcja energii to też jest wyzwanie, zwłaszcza po COVID-zie, kiedy gospodarki, w tym i polska gospodarka, wychodzą z tego marazmu, będą potrzebowały więcej energii, więc tu każda oszczędność jest cenna. No i fundusz, ten fundusz europejski ma właśnie w tym pomóc budować taką miękką poduszkę, a jednocześnie obok tych spraw mamy priorytet związany z ochroną zdrowia. Tu też mamy kilka miliardów euro przeznaczonych na ten sektor, co wszyscy wiemy, jak jest ważne. No i dodatkowe rzeczy, chociażby gospodarka jako taka i firmy, prawda? I kwestia związana z innowacjami w ogóle per se, nie tylko w sektorze zielonych energii. Więc te najbliższe 2-3 lata wpompowane te dziesiątki miliardów euro, no myślę, że dadzą jednak zasadniczą różnicę. Jeżeli chodzi o tą transformację energetyczną, to Europa będzie odrabiała te lekcje latami, to prawda, te zaniedbania i te złe decyzje, które zostały podjęte w Unii Europejskiej w ostatnich latach. Natomiast ja jeszcze wracam do tej naszej obecnej drożyzny. Dzisiaj tankowałam samochód za ponad 8 złotych za litr, bo z tego co rozumiem, pani mówi, że dopiero jak popłyną pieniądze, to złotówka może się w jakimś stopniu umocnić. Same te zapowiedzi w tej chwili to jeszcze nic. No i tak i nie, dlatego że oczywiście rząd tutaj stosuje rozwiązania takie poduszkowe, obniżające ceny energii. Pamiętajmy, to ma znaczenie oczywiście przede wszystkim dla dużych konsumentów, czyli wielkich zakładów energetycznych. One tutaj są najbardziej przerażone i też narażone na skutki wzrostu. To oczywiście dla nas wszystkich, dla Polaków ma też wymierny efekt, tak jak pani powiedziała, w przypadku cen benzyny. Dlatego się negocjujemy z dostawcami ropy nowymi. Mamy przecież ropę dzisiaj z Kataru, mamy z Arabii Saudyjskiej, ten słynny kontrakt z Aramco.
ale za chwilę będziemy mieli z Norwegii, ale też możemy rozmawiać o nowych dostawcach. Nigeria jest na mapie. Ja osobiście uważam, że powinniśmy rozmawiać z Algierią na przykład, która miałaby nam co sprzedać. Myślę, że ważne by było, żeby polski rząd zainteresował się też tym kierunkiem. Ropę z Algierii ściągają Włosi, ściągają Hiszpanie. Więc myślę, że to jest zbudowanie no, szerszego takiego parasola dostaw, a jednocześnie w tym okresie przejściowym no, niwelowanie skutków wzrostu energii przez dopłaty. To jest na razie jedyna możliwość, którą mamy, ale i tak wydaje mi się, że niestety nie unikniemy drożyzny. Nie unikniemy tego, że przez jakiś czas, co najmniej miesięcy, jeśli nie roku, dwóch, te ceny energii i paliw będą wysokie. No to już widać, że to coraz bardziej ludziom doskwiera, coraz bardziej są zniecierpliwieni i coraz gorzej znoszą to, co na początku znosili dość dobrze. No wie pani, to jest tak jak ze wszystkim. Myśmy zareagowali na wojnę w Ukrainie bardzo emocjonalnie i bardzo szybko, spontanicznie, tak jak w Polsce, takie pospolite ruszenie. Natomiast no, ta sytuacja trwa już 3 miesiące i różne inne obszary, które są konsekwencją tej sytuacji, będą nam doskwierać. Zarówno to, że no dzielimy, przecież większość z nas ma Ukraińców albo u siebie w domach, albo w mieszkaniach, czy domach, które posiadamy. Hotelarze, właściciele jakby obiektów, prawda, gdzie może być przechowywana duża liczba osób, też ich mają, ale zbliżają się wakacje, w związku z tym będzie chęć też no, udostępnienia tych lokali komercyjnie.